kary mogę nakładać? Wyroki mogę... Do góry. Myślisz, że ja nie znam twojej ciemnej strony? Kontrola z rzędu. Na fundację antyrasistowską zbieramy. To tym bardziej nie dam. Odejdź ode mnie. Pan może wypłacać mi pieniądze z firmowego konta? Tak. Nie wypłacę panu pieniędzy. Pana firma jest na czarnej liście. Przepraszam bardzo, jestem adwokatem tej pani. Dzień dobry. Ta pani jest w 100% tak winna, to terrorysta. Dzięki. Mogę prosić pana numer odznaki? No panowie! Proszę mnie zawieźć na szpital. Ręce do góry! Ręce do góry! Co ty? Próba ucieczki! Dasz radę! Trzymaj się! Dech! Wróciły funkcje życiowe, mamy go! Ręce do góry, wychodzicie wszyscy! Mam lekkie obawy tej wizyty na komendę. Spokojnie, wyluzuj. Mam dobrego adwokata. W ciągu 10 minut bardzo zakręciliśmy chyba. No tak, on się rozpi***a na nas. A to ma z dupy, no. A widzicie mnie? A jak? A teraz? Proszę, są kurczyki? Ej! Oni mojego adwokata postrzelili. Ten, a... Tam jest jakiś ten... Wierdźcie z tej roboty zaraz. W porządku, czekamy, aż odwezą w końcu na... Uważam, że to jest hiperbolizacja problemu, a destrukturyzacja w ogóle sytuacji, w której chcieliśmy pomóc. Do samochodu zapraszam, weź go na ręce. Weź go. LOL. No, Ronaldo. A co ja miałem w ogóle powiedzieć? A, że tamtych wzywam na tego. A to się później ogarnie. Kurde, akurat w takim momencie musiał mi... Żyjesz? Oj, leży. Witam. Zabrali. Witam, porwali sędziego głównego. Porwali sędziego głównego. I... Głównego porwali. Dobra. Głównego porwali. Tego medyka. Typ. Medyka. Medyka. Andrzejku, bierz go. Jedź z nim na szpital. Dobra. Będziesz żył? Dawaj, jedź z nim, jedź. Lecę z nim. Oddychaj spokojnie. Już jedziemy. Co ci się stało? No było ich z 7. Rozstrzelali mnie. Jeszcze próbowałem go ratować, ale nie dałem rady. Pomocy, ratunku! Ratunku, pomocy, nagła sprawa! Proszę. Został postrzelony adwokat. Na doju. Aha, proszę mu pomóc. Dobra. Jest przytomny? Coś mam rocze, ale... Okej, okay, dobra. Dobra, no to w takim razie leczymy konwencjonalnie czy nie niekonwencjonalnie? Ja? Ja się nie dobra, znam. Ja się zdam na sprawę. Ja się nie znam. To zrobimy sobie niekonwencjonalną terapię falami dźwiękowymi. Fitifon. To chyba nie wiem. No to będę improwizować, zrobimy sobie muzykoterapię, podpinam pana pod kabelki i lecimy z falami dźwiękowymi. Dobra. I jak fale rozchodzą się po ciele? Ale jazda. Jest lepiej. Powinno tak trochę znieczulać. Działa. Wszystkie kule, co we mnie były, to powypadały, rozpuściły się. No i dobrze, właśnie tak miało być. Bardzo dziękuję. Uratowała mi pani życie. Nie ma problemu, polecam się. Dzięki za pomoc, też mi uratowałeś życie. Spoko. Jestem, zobacz. A, no i co? Może mnie podwieziesz, chciałbyś? Tak, chciałbym, tylko... No już nie ma fury. A, no tak. Masz jakąś furę? Nie, właśnie na kardilera chciałem jechać. Masz wytrych. A nie, trzeba, chodź. Dobra, jedziemy. No cóż. Oko za oko, ząb za ząb. Musimy się odnaleźć w nowych realiach. Ale nie, pojedź se, przejdź se. Dobra. Gratuluję awansu, przyszły klient. Widziałeś? Zoba. To ran 90 koła, stary. A, bo tu ten. Widom? Panowie napad robią? Do góry. Tak. Do góry. Słuchaj, jeżeli was złapią, to ja jestem adwokatem, więc nie ma problemu, załatwimy wszystko. Dobra, ja mam do ciebie numer, więc git. Okej, dobra. Na razie. To jednak teraz samochodu nie weźmiemy. Ale nowych klientów zyskałem chociaż. Chociaż tyle. Ale jeszcze jak rozmawiałem o ważnej kwestii, bo pozwać komendę chcę całą. A z jakiego względu? Jechałem do roboty i normalnie mnie staranowali, rozstrzelali mi cały samochód i trafili mi w plecy. Ale strzelali tak bez powodu? Tak, po prostu. Mam przygotowaną całą obdukcję, wszystkie zdjęcia pojazdu, zdjęcia ran.
Tak naprawdę teraz już zgłoszona jest sytuacja dalej, ale jest drugi aspekt taki, że chwilę po tej sytuacji ta sama jednostka mnie potrąciła. A wiesz, kto strzela? Dokładnie nie, no właśnie teraz jestem na etapie analizowania bodycamów. Ale to nieciekawa sytuacja. Nieciekawa. A załatwię to. Chodźmy do środka, tu jest niebezpiecznie. Tak, idziemy do środka. Powinniśmy mieć długie bronie w kieszeniach. Bazuki, stary. Kurde. Nie no, służbowy samochód to czołg minimum. Snajperów po dachach porozstawiać. Ale to już dzisiaj drugi raz, ja nie wiem jak to się dzieje. No właśnie o tym rozmawialiśmy, że dzisiaj mi się... A, no cóż. Mogę zakładać firmy? Dobra. Kary mogę nakładać? Wyroki mogę... Do góry, idziesz ze mną? Dobra, albo ja sobie tutaj poczekam. Ale idę sobie kupić samochód najpierw. Kurde. Teraz gościu. Dobra, ważne, że żyje. Co ty robisz? Zjebie, kurwa. Jak jedziesz w tłoku? Sorry za niego, kurwa. To jest tłumok jebany, przepraszamy. Spoko. Rozwijamy interes. Ej, jak na dwa dni 100 tysięcy zarobione? Człowieku. Przepraszam, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa? Na kardilerze. No, wszystko w porządku, zabezpieczone, pan się nie martwi, jest dobrze. To normalnie mogę samochód sobie pójść kupić? Nie, to a. Nie wchodzisz. A, no dobra. Ty, no ale w sumie jak nie mogę kupić samochodu, to możemy spróbować zdablować jakoś ten. Tutaj nigdzie sobie nie przywołam samochodu. A jednak. A mi pasuje to jak jesteś. Ja właśnie mówię. Takie moje nazwy. Panie, od 18 otwarty. Jeszcze 6 godzin. No nie da rady wcześniej. Nie. Słychać pana. Pytał, czy nie da rady wcześniej. A, no nie da rady niestety. Nie. No nie. To ty mnie na napad porwałeś kiedyś. Co? Co? No. Myślisz, że ja nie znam twojej ciemnej strony? A, sąsiad mój były kiedyś. Z Miron Parku. Co zrobiłeś. Nic nie zrobiłem. Porwałeś mnie. No nie co prawda. Zrobiłeś? Tak, porwałeś mnie. Nigdy ci tego nie wybaczę. Nie, nigdy. Jak będziesz chciał mieszkać, ja ciebie bym porwał? To w namiocie. 15 przecznic dalej. Zapamiętam to sobie. Ja nigdy bym ciebie nie porwał. Kontrola z urzędu. Chciałbym sprawdzić, czy nie szmuglujesz tutaj dragów, ani nie przenosicie żadnych nieskonanych papier rzeczy. Papier pokaż. Jasne, nie ma problemu. A to jest biała kartka pusta. Taki papier to ja też sobie mogę wyciągnąć. No kurwa, piszę, zamknij pizdę. To jest ty, sąsiad, to jest biała kartka. Co pan pisze? Pan miał długą kartkę wyciągnąć. Zamknij mordę, kurwa, bo piszę, no nie ma jak ci odpowiedzieć, jak naraz piszę. Co jest pokazane, no. No kurwa, póki co jest biała, ale zaraz zobaczysz pod dobrym pryzmatem słońca, no. A czyli niewidzialnym tuszem. Ta, czekaj chwilę. Twoja licencja od urzędu. No. Od 18. A no właśnie, no o to miałem pytać. Może być? Co dobry, może być? Dobry papier dałem? Nie. Nie widzę. No mogę i tyle, no. To jest taki jakiś futrak oficjalny, czy to jest po prostu... Nie, no... Zadzwonię do sędziego? No nie, sędzia został porwany. To tamtego się pyta, Nie, jest RB oni. Dobra, a nie masz... Ja chcę tylko kurwa pizzę i picie, no. Ale no nie mam, stary, mówię ci. Mogę dać ci ketchup i sałatę. Dobra, wiesz co? Ja jak to kiedyś wrócę. Z pismem, kurwa, z pismem. Ale się sprzedał na psy. O, jebać 60. Ty, brunetka. Co? Gówno, ha. Spoko. Nara. Będzie cwaniaczyć. No mam 90 koła, to jeszcze więcej, ty. O kurwa, dobra, poszalałem trochę. O! Roosevelcik. No, choć Roosevelta tylko taniec jeszcze fajny, nie? O! Nie no, na Roosevelt, o Roosevelta walczyłem i Roosevelt będzie. O! O! Uj! Yeah! Mamy! O! Będziemy się tylko zająć kolorystyką. No. No witam. Witam. Da radę tutaj jakieś kurde modyfikacje? Tak, to się panem się zaraz zajmie, nie ma problemu. Dobra. Ej, mi pan by chciał modyfikację.
No to daje, musi pan się dzisiaj porkować. Dobrze, dobra. Tam, okej, okay, okej. Okay. Ale bryka. No, niezłe, niezłe. Co robimy? Mechaniczne czy wizualne? Wizualne, aczkolwiek chciałbym się dowiedzieć, czy tutaj można coś dodać, jakieś elementy dodatkowe. A coś, żeby bardziej było klimatyczne i takie z pazurem, ale może być ta czerwa. Posypam pan 5 słów. Nie, spierdalaj. A mi? Spierdol się. O. To chociaż stówkę. Rasista, rasista. Nie mam pieniędzy. W ogóle? W ogóle. Na fundację antyrasistowską zbieramy. To tym bardziej nie dam, kurwa, odejdź ode mnie. O ty kurwa! Co dzwoniak? Zdjęcie, rób zdjęcie, rób zdjęcie! Co ty myślisz? Robię zdjęcie, kurwa. Odejdź, kurwa, masz, kurwa, wypadło ci. No, no, kurwa, wą do siebie. No i co teraz? No i gratulacje. To jaki w końcu kolor? Wracając, wydaje mi się, no, czerń. Tak, czarny, standardowy. Tak, tak, tak. Jest opcja drugiego koloru? Ta pani da 100%. Teraz zobaczymy. Jest coś takiego bardziej wyblakłego? Żeby się świecił tak strasznie. Wie pani, o czym mówię? Mhm. Tu jest super. Okej, momencik. Przepraszam pana. Słucham. Jest pan doświadczonym mechanikiem? A w czym mogę pomóc pana? No, zamieni się pan z tą panią? No. A co się stało? No, chciałbym tutaj wiedzieć. Jest też bardzo doświadczona mechaniczka. Okej, rozumiem. Pojawiam je. Piękny pojazd. Piękny ile kosztował? O tym się nie dyskutuję. Nie no, ja nie dyskutuję, grzecznie pytam, bo jestem ciekaw, ile kosztuje. Nie pamiętam, niestety. A, szkoda. Ale około 7 tysięcy. Ale pasuje panu. Dziękuję. Pasuje panu. Dobra, no to... Niech tu więcej dobra, okej, okay, to wystarczy, masz. Wystarczy, bardzo dziękuję. Jadę na ten drugi, Jedziemy na drugi warsztat, tam może coś się wyklepie. Jeszcze tutaj mogą stawać ludzie na barierkach, w sensie na tak końcach jakby, że odstają. No witam. Witam. Ja bym chciał zrobić z tego samochodu bestię, taką większą bestię. Co to znaczy większą bestię? No, na przykład umyć, sprawdzić, czy nie możemy czegoś tutaj jeszcze domontować. Poprzedni mechanik zaraz poprał mi robotę, więc przyjechałem tutaj. Dobra, czyli tylnik ogólnie, tak? Coś tak, no ogólnie możemy bazować tutaj. No, pojedźmy na numer 3, bo tu nie można. Dobrze, dobrze. Nie. Pasuje. No, tylko byśmy zmienili trochę ten drugi. Ta mroźna jest okej, okay, ale możemy znaleźć coś lepszego. O! I tak? No! No, to jebany. Tak zostawiamy? Tak, tak, tak. A jakieś koła, czy koła czarne zostawiamy? No, możemy białe zrobić, kolor po prostu. Kolor? Koło możemy zmienić. To na BL. Taką, żeby był podobny jak te zapasowe. O, jednak nic, nie wiem, ten. Byśmy chcieli ci koła zmienić. Telefon. Tak, złam. Halo, dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy pan może wypłacać mi pieniądze z firmowego konta? Tak. Czy się udać? Oj. No możemy się umówić na spotkanie za jakieś 15-10 minut. 10 minut wydaje mi się, że będzie w porządku. Dobrze, no to ja przyjadę za 10 minut. Dobrze, dobrze, do zobaczenia. Dzień. Dobrze jestem. Niestety, bo to są koła podstawowe. To zostawiamy. To nie zmienię. Oprócz tego tak, neonki białe. Neonki, tak? Dobra. Białe neonki. Ja bym w takim razie jeszcze mechanicznie chciał doprowadzić do najlepszych osiągów. A ile turbo kosztuje? O 4600. To turbo i rezygnujemy z hamulców. Całkowicie dobra. Klocki w ogóle wypierdolić. Dobra, jasne, nie ma sprawy. Idealnie, czy na tuning starczyło. Tak, słucham. Halo. Tak, słucham. Mogę kierować się na doj? Doj. Dobra, ja jadę. Dobra, nie ma problemu. Halo? Ja już na doju czekam. Dobrze, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chcieliśmy wypłacić becel. Jasne, zapraszam. I dofinansowanie. Na co to dofinansowanie? Na bezrobocie. To prawda. Bezrobocie. A zasiłek, rozumiem? Tak. Tutaj dla Globus, dla kolegi. Pobrać. Tak. Ale rozumiem, że pan wcześniej... Pracowałem przez rok i chciałbym pobrać zasiłek teraz dla ale rozumiem, że brał już pan zasiłek od kogoś, tak? Nie, jeszcze nie brałem. To będzie mój pierwszy raz brania zasiłku. Pracowałem równy rok i po prostu chciałbym teraz pobrać zasiłek z tego powodu, już na razie nie mogę znaleźć pracy. Okej, okay, zapraszam. Nie mogę i nie da rady po prostu. Spokojnie. Najpierw sprawa tych wypłat. O co tutaj chodzi? Chcę wypłacić pieniądze z firmowego. Jasne. Jak się firma nazywa? GSKF, sekunda. Potok. Zapraszam. Okej. Okay. On się nie będzie odzywał, bo on będzie chciał spłakany. Adek. No, to usiądź. Dobrze, tak więc wracając i
od początku. To najpierw nie, załatwiamy dofinansowanie, czy wypłacamy pieniądze? Wypłacamy pieniądze. Jasne, dobrze, jak się nazywa firma? GS Cafe. Momencik. A pan na stanowisku adwokata może w ogóle obracać takimi rzeczami? No. No i super. Kiełbasa browary. Jest problem, tablet mi się zawiesił. Gówno mogę, kurwa. Chwila. Jakie były fiksy? Prop. Albo nuj. Prop i nuj. Chuj, no już musisz się... Zaraz się widzimy. Nie. No, zaraz będę. GS Cafe, razem pisane przez 2F. Słucha? GS Cafe, razem pisane przez 2F. Tak, zgadza się. GSKAFFE. GSKAFFE. Dobra. Nie wypłacę panu pieniędzy. Słucham? Nie wypłacę panu pieniędzy, pana firma jest na czarnej liście. Jakiej? Pierzecie pieniądze. To prawda. I co w związku z tym? A, to jak nie ma problemu, to jak... To moment, jeszcze raz. Jest normalnie zgoda od sędziego. IRB oni przybił. Nie no, nie wyszukuje mi firmy. Najprawdopodobniej mam spierdolony tablet. Mi się wydaje, że nawet nie możesz tego wypłacić. No i chuj, że nie mogę, ale umówiłem spotkanie, stary, no. Tu wiesz, przyjechać, tu dojechać, stary. Czy mam zapłacić za to jeszcze? No. Poczekaj. Masz, dam ci rudę złota, trzymaj. Nie, ale aczkolwiek sytuacja z tym... Z tą rentą można ogarnąć. Z tym zasiłkiem. Nawet renta mi powiedział. Jestem bezrobotny. Mogę pieniądze? A gdzie pracowałeś? Na GS Cafe, a zostałem zwolniony. Za to? Dyscyplinarne? Nie, bardziej to mobbing był. Ze strony szefostwa. Czyli dyscyplinarne. Nigdzie nie pracowałeś? Pracowałem przez rok. Nie pracował nigdy. Ile masz lat? Ile lat? Przez rok. Ile lat? 10.10.1995. Okej. Okay. No to na rentę się nie zalicza. Na zasiłek już prędzej, ale zasiłek mamy tak mały, że nie wiem, czy to się w ogóle opłaca, bo to raz w tygodniu jest do bodajże $2000. To kit odbiera za ten cały rok. Ale możesz tak samo zmienić dowód, ustawić sobie datę urodzenia 30 lat starszą i możesz nawet 12 tysięcy. To bez problemu, mam drugi dowód. A gdyby przejść na emeryturę w jego wieku? No. Poczekaj, proszę, to jest mój drugi dowód. Nie, stop. Co? Kurwa. W żadnym wypadku. Jeżeli chodzi o rentę, ja przekażę to do wyższych organów i na pewno jesteśmy w stanie to załatwić. Poprosiłbym o pana wizytówkę, numer telefonu i będziemy się z panem kontaktować w takim razie. Pewnie, momencik. Albo momencik, nie, ja dam panu notes, pan zanotuje mi swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Dzisiaj... A miałeś już jakieś rozprawy? No stary, ogólnie to tak, no ja już prawie siedzieć miałem, ale nie siedzę. I kurwa wybroniłem gościa, miał 740 miesięcy, kurwa, na 29 tysięcy. I koniec końców dostał 170 miesięcy na 5000 kar. A co to były za tweety chwilę przed CK? A to nie ten klient. To nie ten klient. A co jak nie, to git. Ale kogo było? Nie wiem, ja po prostu tam przyjechałem zobaczyć. A z burmistrzem się widziałem, widziałeś jaki... No zobacz, jaka stylowa, kurwa, zobacz jak ten. No właśnie zauważyłem, kurwa, nie do poznania. A spójrz w ogóle, a w kolczykach człowieku czakrę rajbanowską trzymam. Jak rozbiję, to otacza mnie stary demon, transformuje się. I wynosisz ludzi z serii. No, ja teraz będę mieć bardzo ważną rozprawę na policji. W sensie na policję ten, bo kurwa jadę z samochodem. I 6 chłopów do mnie salwę wypierdoliło z samochodu. Policjanci, bo stwierdzili, że ich wkurwiam. Ty rozstrzelali mnie. Muszę sobie to wyobrazić, poczekaj. Kiepska sprawa, ale będę walczyć o swoje i stracą posadę. A to za usiłowanie a masz obdukcję zrobioną już? No z człowieku, nawet zdjęcie mam. Byłem w ubraniach i sobie w lustrze zrobiłem selfie pleców, bo po plecach mnie postrzelali. Nie mam jednego płuca. Kurwa teraz. Dobra, chodźcie, idziemy. Jak to ci napiszę, to ogólnie sędzia główny jest porwany. Nie, już nie jest chyba. Jak nie jest, to muszę na niego poczekać, bo oni mają największe możliwości. Największe możliwości względem finansów, tak? A kiedy ty awansujesz na jakiegoś sędzie? No ja... Kuchel tu był z miesiąc niecały? No ale ja... Nawet mniej?
No ale ja słuchaj, wczoraj byłem adwokatem prywatnym, dzisiaj już jestem urzędowym, więc wydaje mi się, że to kwestia 3 dni i będę sędzią głównym. I tu można na tych, na felgach stawać. Właśnie wiem. Ja no. Sobie tego się pierdolnąłem. Można jeszcze skamoty. Niezłe, nie? O, właśnie to jest zajebiste w chuj. A patera. Oj. Dobra, myślałem, że tak to działa. No, ale tak to stój, głowu zamij mi się. Bo tak to działa. No jedź. Globus! A co to zmienia? No, że nie mogę przeskoczyć, czego nie rozumiem? A. Dobra, nie da się. Da się, ale musisz szybko jechać. Okej. Okay. Prawo. Kurwa, jak w Timbermana. Opa, zleciał, nie żyje już. Nie żyje, bo bezwładnie poleciał. Jak śmieć. O kurwa, ja też zaraz nie żyję. Weźmy na szpital. I po zawodach, dobra, jak będziesz. Jak coś, to dzwońcie, ja będę bronić. W kontakcie. Dobra. Nie no, taką furą. Ty widzicie, jak ja mam samochód? Człowiek, jak to pędzi. Jeszcze ksenony. Nie no, z fury jestem najlepszym adwokatem będę w tym mieście. Bojówkarzy z opresji będę wyciągać. Ale tylko te, co mnie nie porywają. Wtedy nikt mnie nie będzie porywać. Kto normalny tak parkuje? A fura nawet nie naruszona. Dałem się, jak wygląda kwestia bodykamów. Witam. Jak tam nowa furka? No dobrze, ja mógłbym zaparkować na parkingu. Gdzie? Policyjnym. A dlaczego? No bo mam w środku sprawę do wyższego rangu, a boję się, że zaraz nie będę mieć samochodu. Jasne, proszę. Co pan myśli o moim samochodzie? Słucham? Co pan sądzi o samochodzie? No, kurde, klasa. No, klasa sama w sobie. Niezły jest. Taki typ dla pana, panie rewolwidy. I tak pan tym nie poleci, także... Nie? Ja bym sobie odpuścił. Ty, no. A nie tego radiowóz nie lepiej. Trzeba mieć licencję pilota. Kuźwa. Przepraszam bardzo, jestem adwokatem tej pani. Dzień dobry. Mój adwokat. Ja widziałam tutaj, co pani chciała zrobić. Mój adwokat, jak się pan nazywa? Dzień dobry. Proszę się przedstawić, bo pan ma takie chyba dziwne... Ta pani jest w sobie tak winna, to terrorysta. Kto? No pani chyba. Dzień dobry, proszę pana. Witam, słucham. Widział pan takiego policjanta, takiego kudłatego? Nie. Ja też czekam na policjanta. Witam, do kogo sprawa? Ja do wyższego rangu szukam. A dokładniej? Pana... Jak sam obdukcja z tym wszystkim? O, pana. No? Co z obdukcją? No jest, no, ale ja jeszcze mi nie wysłała. Nie wiem czemu, ale medyk mi nie wysłał. No dobra, no to czekamy na obdukcję. Ja już jakby wiem co i jak. Będzie obdukcja, jest szef też. A czy wszystko jest... No, ja teraz muszę jechać, bo mamy sytuację podbramkową. Ale będę tutaj za 15-20 minut, to możemy to dalej ustalić. Dobra. Pan załatwi tą obdukcję w tym czasie, nie? Dobra. Otworzy mi pan... Ja wypuszczę, tak. Parking mi pan otworzy? Mhm. Policyjny? Nie ma problemu. A tu... Ja cię chwycę, co wyście jej zrobili? Pan się oddali, sam teren zamknięty. A co zamknięty? Ja tutaj wszedłem po białka. To jest komenda policji. Odejdźcie stąd. Ty. No odejdzie pan stąd, bo zostanie pan aresztowany. Żebyś się nie spocił, żeby ci żyłka nie poszła, ty. Mordy, kurwa, debilu. Okay. Ty. Żyłka ci zaraz szczeli, ty siły. Gdyby wybanowali wszystkich fanów, to byś nawet fajnie tu grał. Ciekawo. Dzięki. Dzień. O! Konfrontacja. Mógłbym prosić pana numer odznaki? Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę zarchiwizować nagranie z bodycama. Mhm. A padł mu silnik. Dobrze ci tak, kurwa. O nie padł mu silnik. O, nie ściga mnie, dobra. Ty, ja miałem tą obdukcję ogarnąć. A mnie nie wysłała tego nigdzie. Przepraszam, że przeszkadzam. Jasne, zapraszamy. A to nie rozumiem, że... Tak, zabieg był wykonywany. Okej. Wysłałam panu na maila to. No właśnie. Tylko, że nie doszło. No właśnie, nie doszło. Jak to no nie tak doszło? No tak, jakiś zepsuty ten pana mail jest trochę. Jak to zepsuty mail? W razie czego jest to na naszej aplikacji IMS-u, więc tam PD ma dostęp. Aha, czy jest dostęp? Jeśli będą chcieli, to po prostu mogą sobie zebrać z naszej aplikacji. A okej, to dobrze. To dziękuję. Ale dam pani notatnik i mogłaby mi pani tego zapisać pani godność jako osoby, która przeprowadza obdukcję.
Pewnie. Jeżeli jest jakiś numer obdukcji wpisany w tablecie, to również bym prosił, a jeżeli nie ma czegoś takiego, to... No to co? Nie. Po prostu pana imię i nazwisko. Okej, dobra. Panu wiedzieli. Dobrze. Z numerem, czy po prostu imię i nazwisko? Może być również numer telefonu, jak pani ma. Okej. Okay. Super, dziękuję. Udanego leczenia. Smacznych schabowych życzę. Do widzenia. Do widzenia. Już myślałem, że nie ma, nie? Przez chwilę tak wjechałem do głęboko, że mówię, oho. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja byłem umówiony z panem Nelsonem w środku. Miałem przyjść z dokumentami o obdukcji, chyba. A, pan Nelson jest teraz na przeszukaniu mieszkania, trzeba poczekać. No to chyba on, nie wiem który. No dobra, to proszę mu dać znać, ja mogę w środku zaczekać. Ty, ja nie wiedziałem, że na górze są światła. Jak będzie Nelson, to dam znać, mam pana numer. Możemy się tak naprawdę też... Albo nie, proszę mu przekazać, że ekspertyza cała jest w bazie danych, jest w bazie danych medycznej i tam sobie można wszystko sprawdzić, on będzie wiedzieć, o co chodzi. Okej, w porządku. Super. No to dziękuję, do widzenia. Dzięki. Dobra, te klocki hamulcowe by się przydały. Ale te światła na górze robią robotę. Dobra, światła są nadal. Idealnie ty, to jest samochód służbowy dopiero. Pięćdziesiąt status pierwszy. Radio check. Korrekt, korrekt. O, jest adwokat. Tak. Neped jest, chodź. A, masz telefon? A, dobra, to twoim. Pierdol napad. Co? Ostra sieka jest pod apartamentami. Zapraszam. Wszystko... A gdzie napad? Na napad też podjedziemy. No dobra, ale na napad to chuj, zostawmy... Napad poczeka. Człowieku, tu cała komenda leży pod tym. A podjedziemy coś zjeść? Ja też muszę coś zjeść. Tylko pytanie, co jest ważniejsze, jedzenie czy nasi... Nie, dawaj tam do nich najpierw. Ale co? Okay. Kto? Z długiej strzelali? Chyba zwykłej. Zwykłej. Jeden napastnik, jeden zakładnik. Te... Kolegę zgubiliście. Wstanie go, wrzuć go do radiowozu. Poczekaj, odholuję ten radiowóz. Ta. Pozbierajmy tu tych. Jest coś jeszcze? Weź tam jeszcze dwóch jest. No panowie, zajmę się pan tym. Pan hangover? Jeszcze uratujmy tego, my też musimy uratować. Kogo? No za nami przecież jest, ranny funkcjonariusz. Gdzie za nami? No kurwa, wsadzili nogę do samochodu. Tak, jestem tutaj. A dobra, jedziemy coś zjeść. Chodźmy coś zjeść najpierw. Proszę mnie zabrać na szpital. Pojedziemy, tylko bo ja naprawdę jednę z głodu zaraz. Dobra, i tak nic nie będzie pamiętać, chuj. No bez kitu w sumie. Mój bodykam będzie pamiętać. Zjadam bodykam. Chcesz to? O, ty poczekaj. Ręce do góry! Dobry, dlaczego? Proszę wysiąść. A co myślicie, kurwa? Wspaniale. Ekipa remontowa, ty. Tak. Oddajecie tak? Siano z sejfu albo was łapiemy. Pusty macie był, 10, proszę pana. Macie 10 sekund pusty na był, proszę 10... pana. Ty robiliście jednak napad? Nie. Wyrzuć wytrych, to ci zaufamy. Dobra, idę po jedzenie, ty celuj. Dobra, panowie, wsiadajcie, spierdalajcie stąd. Ręce do góry, co ty? Próba ucieczki! Proszę pana. Ręce do góry! Potrzebuję wsparcia. Próbowali uciec, stary. Czekaj, ja najpierw zjem. Się napiję. Dobra, najadłem się, napiłem, teraz ja celuję. To teraz idę gdzieś. Co tu kurwa robiliście? Ty, nie mam pieniędzy. Otwiera. Czekaj. No ale za 20 się najem. Dajcie nam pieniądze. Macie na jedzenie? Dajcie ile konkretnie? To was puścimy. Dawaj, stówę na jedzenie. Dałem. Proszę, napierdala. Masz pan. Dobra. Jesteście wolni. Miłego. Ja pierdolę, 7 kupiłem.
Smacznego. Mógłbyś wolnego na jedynce? Kurwa, ręce wypadałoby umyć. Chodź, ręce teraz umyłem po jedzeniu. Czekaj, nie, nie się, odsuń się, odsuń się. To była zagrywka psychologiczna. Dobra, jedziemy odwieźć funkcjonariusza. Weź go łopacz. Przesiąść się do tyłu, łopacz go. O cholera, oberwał. Jest postrzelony? W głowę. Nie żyje. Nie no, nie, próbuj. RKO. Nie, mamy tu... Kurwa... Postrzelonego w głowę Montanę. Oficera naszego. Kurwa, Google Maps mi pokazuje jakąś szybszą trasę, stary. Jadę. Trzymaj się, oficerze. Spokojnie. Zero dwa do wytrycha. Zgłasza. Trzymaj się. Trzymaj się. 0-2 do wytrycha, zatrzymaj pojazd. Jedziemy na szpital. Jedziecie kurwa na ośkę. Tu jak na ośkę? Jedziemy na szpital. Oboje po odstawieniu Grzesia na komendę Mission Rock. Oho. Ty, co? Ty słyszysz te dźwięki? No? Też słyszysz dźwięki? Ja go reanimowałem. Podłączyłem go pod całą aparaturę. A, no to nie jest stary, ja mam lepszą aparaturę. Żarty chyba robili. Jadą obecnie na szpital odstawić Grześ. Dasz radę, trzymaj się. Dech. Wróciły funkcje życiowe, mamy go. Mamy go, a nie, nie mamy. Mamy. Dobra, odstawię go szybko. Gdzie wy byliście z Grzechem? On chciałem był... z nim jechać. On był na jakimś... No? On był na jakiś, kurwa... Nie wiem, przy morzu. Słówka jest. Nie go ktoś wywiózł? Okej. O Boże, zdałem. Chodź. Co? Kto to? Kompletnie tego nie popieramy. A jest, dwa pojazdy. Co to za dźwięki? Kurwa. Kurwa, puścił na YouTube jakieś gówno. Się dziwię, co to leci. Radio piąte dawaj, Cardealer, radio piąte, szybko. Przenosi się radio piąte. Jestem. Czekaj, zrobię patrol od razu. Dobra. Dołączę mojego patrolu. Już jadę. Ty, a gdybyśmy jechali w stację? Się zajebali? Nic. 10-9, DSV. Jak wygląda sytuacja? Aktualnie próbujemy wyciągnąć zakładnika. Jeden zakładnik? Potwierdzam. Ubezpieczam przód. Zabezpieczać teren? Przecież kurwa, jak zaczęli napad, to był już kot czerwony na mieście, nie? Ja nic nie wiem. Oni mają jednego zakładnika. Ja bym tu normalnie wjechał. No ja chciałem, już miałem go na linii strzału. To co? Dawaj, podkręcamy. Podejdź mi. Tylko tak, czekaj. Coś pierdolną te kolczatki. Schodź. Proszę o zielone światło, No to wchodzimy w takim razie, wchodzimy. Ręce do góry, wychodzicie wszyscy. Kierowca również. Ręce do góry podnieś. Ubezpieczam. Podnieś ręce do góry. Podniesiesz ręce? Dziękuję. Dobra robota, panowie. Zakładnik zabezpieczony, my 8-1. Wspaniale. Gratulacje. No. Zoba. Jasne. Idę się zająć za zakładnikiem. Ty, jak będzie niebieski czeburek przejeżdżać, to od razu strzelę. Git? No, witam. Witam. Znaczy, coś nielegalnego to raczej jest. Na pewno. Przyznaje się pan do winy? Tak. Posiada pan przy sobie dowód osobisty? Nie. Okej. Obecnie rekwiruje pana wszystkie przedmioty niebezpieczne. Nie, proszę. Mógłby ktoś go przeszukać, bo nie mam miejsca? Kogo? No, tutaj. Nie mam miejsca. Na co? Żeby przeszukać do końca. A, to co ty masz przy sobie? No, kurde. Już z innych przeszukań. Kilka rzeczy się znajdzie, a, rozumiem. Muszę zadzwonić trochę. Plecak muszę dokupić. O,
Ten czeburek ogólnie, tu, kurwa, przed chwilą wjeżdżał w te. Wjeżdżał nam w radiowozy. Szkoda byłoby, jakby doszło do przebicia opon mózgowych. Oddawaj auto. Ej, oddawaj auto. Strzelaj! To zróbmy jeszcze konwój w razie czego na komendę. Ty. Dobra, 321, 217. Musimy teraz do biura iść się, ten? Ubezpieczamy konwójec. Tak, to tak, nie ma co. I kolczatki zbiorę, ty, podjedź mi. Poczekajcie, ściągam kolczatki. Dawaj na komendę. Dobra. Ej, czybórek, czybórek! Strzelaj do niej. Od razu? Mhm. Czekaj. Nie, no kurwa, to naprawdę powinien być jakiś kurwa Chris Wszechmogący stary, bo to jest nierealne, co się dzieje. A co oni robią? Co to są za typy? No nie wiem, od dwóch dni stary, to ja się czuję, jakbym miał kurwa serwer dla subów, nie? Zawróć! Tu nie, pierdol tą komendę, na chuj my tu przyjechaliśmy. Komu? Dobra, dobra, robota, panowie zejdźmy. No ale chuj, już dotarli, to wyjebane, jedźmy po tego żburka. Nie. Dawaj na komendę. Mam lekkie obawy tej wizyty na komendę, jak oni, jak z takim tonem wkurwionym. Wyluzuj, mam adwokata dobrego. Będzie co będzie. Jaki on miał numer? Weź się zgłoś mnie na radio, chodź na jedynkę. Pa. Dobra, pojadą se na szpital. Będę kurwa śledzić nas. Ale tu na tym ja zauważyłem, że najwięcej czybórków jest jakichś przypierdolonych, że oni jeżdżą i szukają chuja do dupy. Dawaj tędy, będzie szybciej. Tutaj. A pokazać ci coś? Pa, co odkryłem ostatnio. To tu się do góry dawaj. No, taki park. Dawaj, wchodzimy przodem. Dzień dobry. Przebiorę się, czekaj. Sekundę. Ubierz strój, no. Go, tak? Przeszukiwaliśmy go na raty, raz ja, raz rabi i ja mam tylko, ja wziąłem tylko z niego linę. Miał pistolet? No, a... Nie, no musisz zmienić na... Znaczy masz oficerską, musisz zmienić na kadetowską. A to może no, już... Nie muszę zmieniać. Momencik. Tak, co mam? Miał broń przy sobie ten, którego przeszukiwałeś? Tak, ale mówiłem, zarekwirowałem. Dobra, git. Zarekwirowałem broń i wytrych. Teraz? Spoko. No, przyjechaliśmy, bo mieliśmy od razu szybką interwencję na tym tym. Bo to nie, była... nie, wy zgłosiliście, że z chęcią udzielicie wsparcia, to co innego. Ale... Komunikat brzmiał dowolnych jednostek. Wasze polecenie, tak, że po zakończeniu interwencji zgrzeczymy się zgłosić na komendę. Tymczasem zgłosiliście się jako wolna jednostka, ale to nie ze mną będziecie o tym gadać. Ja się zgłosiłem. Hank, chodź. Chodź na razie. Lekko lipę. Spokojnie, wyluzuj. Mam dobrego adwokata. Ja się z nim skontaktuję. Ty mi tylko dasz tylko wizytówkę. Będzie bronić nas obu, ale ja zaraz w śpiączkę zapadnę wtedy. Ze stresu, stary, bo mnie tak zjada stres ogólnie. W takich sytuacjach to przygasi mnie. Powiem ci tak, no. My w ciągu 10 minut bardzo zakręciliśmy chyba. Wyluzuj, luzi garbuzi. Ale wydaje mi się, że bez lipy. Kuj, będzie co będzie. Jaki mam krawat, kurwa, to jaki krawat. Ty dopierdolony. To tak normalnie mamy krawaty? Mm. Wydaje mi się. Mamy. Kurwa, nie mamy. Spokojnie, wyluzuj. Czekaj sekundę, muszę sobie coś wyobrazić. Ty, ja mam 17 par kajdanek przy sobie. To może dlatego nie możesz ludzi przeszukiwać, wypierdolę. Zaraz. Na co czekamy? No, będziemy szli chyba na rozmowę. Okej, rozmowa, obieję. No kurwa co, no... Jak coś, to jesteśmy kolegami. I chuj. Ja musiałem... Z głodu bym pierdolnął, jakbym nie zjadł. No, on się wykrwawił po prostu, więc luz. Dzień jak co, dzień tam. Rana wylotowa, wiesz. Powiedz, że on już pewnie na interwencji, kurwa, w stroju słotowskim lata. Jego nie, zdów. Bez lipy. Załatwię ale to. Myślę, że się srogo zagotował, kurwa, po tym. On? No, myślisz, że kurwa siedział zadowolony? Wydaje mi się, że... Był nieprzytomny. Ale bodykama mu wpierdoliłeś. Zjadłem cały. Więc... O kurwa. Czekaj. Nie ma bodykama. Czekaj, tu się da podsłuchiwać, chodź. O, jak strzela z dupy, patrz jak strzela z dupy. Nie słyszę. Czekaj, a z tej? Wydaje kurwa. Mi się, że dźwięk oszczelny. No, starali się chociaż z tym. Podsłuch, stary, podejdź, zobaczymy, czy przez ścianę zamontuje. Jak? No, mamy... A było widać? No,
Chuja, nie, znaczy było, ale... Właśnie co tam było, że wy go wywieźliście gdzieś? No nie no stary, mieliśmy go w radiowozie, zapomnieliśmy, ja o nim zapomniałem. Ja pamiętałem, dlatego nie pojechaliśmy na szpital właśnie. Ale ja musiałem jak najszybciej jechać coś zjeść stary, bo ja czułem, że zaraz jebnę z głodu, tak się słabo czułem. I mówię, że jedziemy coś zjeść, pojechaliśmy coś zjeść i przy okazji się okazało, że tam jakiś żółty napad robią, no to ich przegoniliśmy szybko. No, wygraliśmy napad. Wygraliśmy napad 1-0, czyli kolejny win. I potem mieliśmy go wieźć na szpital, no i się GPS popierdolił, a że Rampli nie zna miasta, no to pojeździł trochę naokoło. Ja ze stresu wszystkie włosy straciłem. Ze stresu. I stary... No. I w końcu ten, mieliśmy już go wieźć na szpital. On tam mnie kontaktował, ja go reanimowałem na własną rękę, próbowałem wszystkiego, co się da. No i przyjął hangover, powiedział, że mamy zapierdalać na komendę, tylko odstawić. Odstawiliśmy. No i się okazało, że jest napad na Cardillera na kodzie czerwonym z jednym zakładnikiem. Pomogliśmy, kolejny napad wygrany, 2-0. No kurwa. A jeszcze teraz śledzili nas, mafiozi jacyś, też. 3-0. Łatwo. A to coś tam z wami ten? Jakieś dywagacje są? Jakieś zgłoszenia? Jakieś coś? No powiem ci, że... Było na tyle? Duetu? Wytradno? Nie, gdzie? Nie no, mam dobrego adwokata na luzie. Ogarniemy. Mnie najbardziej wiesz co zastanawia? A, był dzisiaj, no, taki ale dobry adwokat wiesz, tutaj u nas. Zastanawia? Co to za afera w środku? Że Montana napierdala 10-13. Ja a to on? Kontaktował. To no on jest w środku? No tak, on się rozpierdala na a nas. A to on ma z dupy. A umiecie podsłuchiwać ten pokój? Nie, a ty wiesz jak? Nie, chodźcie za mną. Plecami stań. Nie, ja mam plan, chodźcie. Nie, stań plecami do szyby. Nie, mam lepszy. Wygonią was. Dobra, ja dam radę. Kurwa, gdzie ja jestem? U! Widzicie mnie? Do zlipy. A widzicie mnie? A jak? A teraz? Potykamy. Coś jak od was potykamy ten. Widzieliście mnie? Nie, gdzie byłeś? No ile on się może rozpierdalać na nas? Halo, nie słyszysz się. Halo. Ty, bo nie mogę ten. Halo. Żyje? Halo. Halo, słychać mnie? Tak. Ale nie słychać jak tak jak z kimś, przy kimś biegasz, to cię nie słychać. A teraz mnie słychać? Tak, teraz git. Ty. Byłeś tam w środku? To nie byłeś? Nie, ale on przecież umiera. On stary jest po tylu postrzałach, jeszcze my w niego... Wiesz, on jest... Ale my byliśmy drive-thru, stare hamburgery mu w tarany wkładaliśmy, kurwa. Jak on w ogóle funkcjonuje? Bardziej zastanawia jedna rzecz. Czy ma bodykama, czy nie? Nie ma, bo ja mu tak zabrałem. Ale ja stawiam. Że ma. Nie ma. Po ile mu przypomnę, że nie zakład? Przypomnę mu, że nie ma. Dawaj. I tak dalej, w pełni to rozumiem, ale zabawa ma też pewne granice, gdzie zaczyna Chłopaki, się... poczekajcie na zewnątrz. Na zewnątrz, na zewnątrz. Dobry smak drugiej osoby. Ty, weźmy im kurwa ten. Rozpierdol. Podamy to. Nie, panowie, dobra. Zrobię to dla droba komendy. To nie. Nie, ja że przyszedł. Nie, ty zostajesz tym. Ty zostaniesz szefem policji. Ty zostaniesz szefem, bo my się nie znamy. I mi nas zatrudnisz, stary. Mój adwokat chce być bardzo policjantem. Wiesz, założysz Aja. Adwokat dostał donata dzisiaj ode mnie. Założysz Aja. Adwokat dzisiaj rozmawiałem z nim przez telefon, zarobił 190 tysięcy na rozprawach. Ogólnie to zajpisz się być adwokatem. Nie. Już mam dość tego pojęcia. Ile kurwa? Już... Jak tak tyle za... No samochód... 14,5 koła kurwa ale dałem. Ale to ja jestem ciekaw, nie? Nie wyjdą. Uchyliliśmy drzwi, słyszymy ich.
Zaraz jedziemy w patrol w trzech, bo trzeba tylu. Bo jedziemy i chuj, no bezą nas tam zbezą. Co będziemy kurwa walić? No wiem, kurwa, dawać! Dawaj, jedziemy i tyle, no tak? Ty to se zdejmę strój, jak mamy już wyjść. No ta, leź mi. Nie no, dobra. Który funkcjonariusz jeździ 103? 103 to jest... tego, no... Nikolna fury chyba. 103. Dajcie. Nie no, ja mam... z tyłu przecież mamy. Buffalo nie, 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 lepiej nie. No ale weźmy moją. Z tyłu ja mam. A dobra, już oj, chuj, 402. To... Może wziąć Explos sobie, a są kluczyki? A czyje to jest? Ej, Rambi, bo to jest zaraz słychać, to jest zaraz słychać, Rambi, na samej komedzie, wsiadaj. Oni mojego adwokata nie, postrzelili. Trzeba w tym wszystkim być solidarny. Tak, 4 to 4. Jedną zostawiamy, żeby się nie skapnęli. Trzeba być solidarny w tym wszystkim. Normalnie idziemy w patrol. Wracają, wracają, zobacz, wracają, sampom. Nie, nie, kurwa! Masz tam tego, patrzą się przez okno. Przez okno się patrzą. Spierdalaj, spierdala. Za oknem byli. Ty tak nie rób. Ja, tak nie jest rób. Na ciebie teraz wszystko. Zwierdolam cię. Jeszcze powiemy, że to ty woziłeś montanę i nie chciałeś go na szpital dać. Do patronu wejście 415. Czekaj, muszę swój zakończyć. Zostajemy na jedynce, bo będą wołę. Ja mam włączone, bo gadałem dużo. O. Pobocze, obywatelu. Stoję. W sumie już pan stoi, świetnie. Pojedzie pan tak kawałek dalej, żeby nie stać tak na zakręcie. Wyłączy pan silnik, przygotuje dokument do kontroli, opuści przy lewą szybę. Ręce nie. Na kierownicy, nie opuszcza pan pojazdu. Nie. Silnik pan wyłączy. No się dlaczego? Donalda Taska. Proszę pana, kluczyki ma osobane. Jedźmy w 911. Nie słyszę pana. Pierdol, bo ty tak... Osobane miejsce pasażera. Dobra, okay, macie wolno. Dobra, gdzie to jest? Ten, a... O, zapomniałem przełożyć, sorry. Rabi, no... To moje. Czekaj. Moment, zdjęcie. Nie mam telefonu, nie zrobię zdjęcia. Siadajcie. Nie no, pyknij nam fotę na Twittera. Zrób nam zdjęcie. A ćwierka. Ostro z zawiasu. A musisz napierdalać ten przycisk. Ej! No kurwa, zrobiłeś chociaż? Co mi się stało? Specjalnie to zrobiłeś, kurwa. To nie ja. To przedłużałeś i nas podjechałeś. Dopiero teraz poszło? No i chuj, no nie, ten ćwierk jest spierdol... mam chyba, czekaj, mam. Co napisać? W robocie. Wyszło ładnie? Tak! Wadzić. Gdzieś tu patrz, gdzieś tu do tyłu. Prostawmy się po dachach. Wyłącz ten samochód. Od razu długa? Ostra od razu? Nie, zobacz, najpierw musimy zobaczyć, że wiesz. Dopierdalają. Papa, biega tam jakiś brudek. Tam jest przez was, a tu śpiąt. Ty, a tam? Czekaj. Tam do domku wchodzi. A nie, to... Tam jest jakiś ten... Ziutek taki niski, pa. Nie macie taczki włożyć, kurwa, ręki. Czyli wy się opierdalacie. No nie. No po prostu mamy mniej roboty. Nie, to nie, my tu sobie tylko przyjdziemy. Widzimy radiola stoi, myśleliśmy, że ktoś tego. Czekam, kamo. Witam pana Elwisa. Witam. Dobra słóweczka, podoba mi. A, dziękuję. Ale uciekam z dachu. Nie dam. Nie. W tych mundurach to tam się spalicie na tym dachu, tak może lepiej nie te, nie? Ała. O, Rambi. Kolega, chyba sprawdzę ciśnienie w oponach, co? Tak, idziemy, ładuj się. Ta opona jest jakby tak... Jakby coś się działo, to ten, to damy znać, nie? Mhm, dobra. Skoczka? Dawajcie napadniemy Montanę, jak wyjdzie to. Stamtąd. Zakładamy worki na głowę i napadamy go i ściągamy z niego teraz GPS, strzelamy mówiąc, że kontrolowany, wywozimy go i w ropę. Mhm, pozbędziemy się dowodu. Ale ja bym to zlecił na kuzyna jakiegoś. Trzeba byłoby znaleźć kogoś, jakąś grupkę ludzi. Jakby to zrobiła? Dobre żarty, hehehe, panowie, nie? Co? No oczywiście, że żarty. Wiadomo, że żarty, może coś zjemy. Ja poczekam w samochodzie. Kurwy jebane. Wypierdolę cię z tej roboty zaraz. Śmieciu jebany. Dobra, zamknij radiowóz. Dobrze, my będziemy szli.
kurwa, gratulacje, no. Już tam no ja pierdolę. Tu jest. Czyżby, kurwa, pranki niesamowite. Ha, 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 ha. No ale kurwa, jak nas wypierdolą, to też się tak... Akademia pranków Cheetos, kurwa. Nagrywaj to. Nagrywajcie to. Co wy tu robicie? Czego stało? Wy się macacie? To coś złego? Panowie, możemy się dołączyć. Ale, zapraszamy. No. Co tam wytrando? W porządku, czekamy, aż wezmą w końcu na... Co? Nagrałem to! Mam to! Kod zero. Uciekamy, kurwa. LOL! Ty kurwo jebana! Podsiadłeś mnie! To jest przesada! O! Kopcimy się? Mhm. Dobra, naprawię. Nie mam naprawki. Co ty go skierujesz, powiadna? Słuchaj, poddaj się, kurwa. Oła! Za co, kurwa? To ty nie, on nie miał pistoletu? Ja nie miałem pistoletu. Tak się właśnie dzieje, jak poddajesz policjantów z palca. Skot czerwony, co ty myślisz? Kościół. Ja jestem... Jaki kot czerwony? No mniejszy. A co my sami wyszli, kurwa? Rozpoczynamy 80 za poszukiwaną Teresą Karku. To musicie, kurwa, okulary nowe kupić. Jest ci źle? Ale proszę pana. Kupisz, że w Ameryce będę analizował, czy ktoś ma broń, czy nie? Człowieku. To normalnie podchodzi do policjanta i krzyczy go, poddaj się, celując z palca. Dzisiaj ja. Masz, dzisiaj dajmy ci szansę, bo... Ja rozumiem, rozumiem. Zrozum swój błąd. Ja rozumiem. No dawaj, jedź, akcję jakąś, a nie... To jedziemy na komendę na akcję. Okej. Okay. Na jakim zawiasie? Spokojnie, wyluzuj, mam dobrego adwokata, wyjaśnimy to. Róbmy swoje, róbmy to, z czym jesteśmy najlepsi. Ostatnio się sejfy nauczyłem robić. A to... Chodź, nie, bo szybki szpil. Mówię ci, szybki szpil. Ale co ty chcesz? Idziemy razem grać. A może tak grać, jak ktoś ma wyższą rangę, a niższą? Będziemy jej piątkę, to tak. A, no to... Będzie Amy jeszcze... Ale ja nie zagram na mainie z nim. To możesz na... Bo co, bo się kurwa popłaczesz? Bo co, bo się popłaczesz? Jumat, kurwa? Jumat? Chyba ty. No i... Cześć, co ci status? Dobrej nocy. Jak wypierdolił nagle. Mówi, czekaj. Czy pan panie zgłasza strzelanie na radiu trzecim, rany funkcjonariusz? Jedziemy? Chodźcie szybko, strzelanina na trójkę. Bliziutko mamy, wpierdalamy się. Od razu długa? Macie wszyscy ciężkie kamzy? Nie mam w ogóle. Ta. Kurwa. On nie może. No ta. Ciu, czemu nie było te? Właśnie nie było 13, a on już jest ranny. Werbitka. I niebieski czybórek. To te, to wiesz którzy? Tu. Przeszukana? Pani była? Tak jest. Do was pakuję. Tam pana przeszukała. Cześć, Bazyliusa. Oj, kurwa. Mamy jednego funkcjonariusza. A, tutaj wasza radiołka? O! Tak. Jak po zakończonych czynnościach zapraszam Rambriego i Wytrycha do biura szefa. Zrozumiano. Dobra, szybkie predikty, szybkie beciki. Co obstawiasz? Ja obstawiam. Zaraz pani się zajmie, dobrze? No w dobrych warunkach, dobrych polotach zawias, w najgorszych... A. Muszę tak kawałek przejść? Będziemy, panowie. Coś takiego. Chodzimy. Ja myślę, że awans. Chodźcie. Kurwa, stoją pod tymi drzwiami. A, no w najlepszych to awans. Napad na wózer. No spokojnie. Nie no, kurwa, jak was woła do tego, to coś musi być nie tak. Gryzę cię w panuchach. Podejdź. A, kurwa. Szmato jebam. Kurwa. Ładujcie ją. No, szedł. I w ogóle co to kurwa za gryzienie? Odgrydam ucho. Zęba mi wyjebałeś, kurwa. I co teraz? Kurwa, policja mnie napal mi zęby powybijał. A znają państwo taką piosenkę?
Masz prawo zachować milczenie. Chodź w ramiona pierdolona, zatańczymy sobie walca. Może i będzie przy tobie w sądzie, masz prawo do adwokata. Ty mnie klepniesz raz po jajcach. Jak myślisz? Będą wkurwieni mocno, czy będą coś na zasadzie... Chuj! Wybrońmy się, że nie było tak, jak to ja wygląda gadam. I tyle. Bo się nie odzywamy. Ja gadam. Wołamy to? Ja gadam. Sprytnie. Dobra. Pierdol się. Dzień dobry. Spokojnie, teraz też ta sytuacja tak rozchorowała. Panowie. Jak to się wypowiedzą. Znaczy nawijaj. Jak to się stało, że jeździście z rannym funkcjonariuszem? Dobrze. Zamiast go zawieźć na szpital. Tak więc... tu może kolega się wypowie, bo to jego był radiowóz. Tak. Ja się dołączyłem do patrolu. Tak. Na początek, mianowicie, postrzelanie na apartamentach, gdzie wszystkie jednostki od nas są postrzelone. Wraz z Rambim przyjechaliśmy i zebraliśmy, pomagaliśmy zbierać policjantów. I zwyczajnie nie było miejsca w Buffalo, przez co... Bardzo Teresa mnie zabrała do więzienia. Sekunda, muszę radio wyłączyć. Wracają. Mieliśmy go z tyłu, bo nie było miejsca w Bufalce. I tyle. To jest powód, dlaczego był u nas w radiowozie. No. No, a co w tym dziwnego? Dlaczego z nim od razu nie pojechaliście na szpital? Bo gdybym pojechał od razu z nim na szpital, to sam bym musiał jechać na szpital, gdyż czułem się już tak, byłem do tego stopnia głodny, a nikt nie miał jedzenia, żebym dołączył do jego grona i zwyczajnie bym stracił przytomność, bo się tak słabo czułem. Okej. Okay. I od razu jak dojechałem... Chwilka. Od razu jak dojechałem do sklepu, kupiłem z 10 burgerów, 10 butelek wody, wszystko na strzał. Tak byłem głodny. Wracając jeszcze do sytuacji, funkcjonariusz został opatrzony, wstępnie miał podpiętą aparaturę, zabezpieczone były również jego... No ogólnie wszystkie rany, bo on miał ranę postrzałową, tylko jedną tak naprawdę. Wszystko zostało zabezpieczone i jego stan był stabilny, nie był to stan krytyczny. Tak naprawdę po tej strzelinie sami czuliśmy się zdeczka bardziej zdekoncentrowani niżeli on, aczkolwiek jeszcze musieliśmy prowadzić pojazd i dokończyć czynności związane z tą interwencją, tak? Dlaczego w ogóle tam interweniowaliście? Dostaliśmy na osoby, wsparcie. Na czym? Znaczy, czemu w ogóle, co tam się stało, że zatrzymaliście tych gości, którzy jakich tam byli gości? W tym przyborku? Jakich gości? No przed sklepem. Jakich gości? Jakich gości? No dojechaliście, byli jakaś ekipa remontowa i ich zatrzymywaliście. A nie było tak nic tylko zapytam, takiego. Nie było nic takiego, skąd takie informacje? Panowie, z bodykamu. Ale... Kogo bodykamu? Jak najbardziej wyciągniętych funkcjonariuszy, którzy brali udział w całej sytuacji. Ale my w sklepie byliśmy tylko kupić jedzenie, tam zresztą praktycznie nikogo nie było. Jacyś ludzie robili zakupy, to prawda. Ale no i to... remont, to była jakaś firma remontowa. A wracając i uprzedzając sytuację, strzał wykonany w kierunku funkcjonariusza, którego przewoziliśmy, był wykonany właśnie w bodycama, który został zniszczony całkowicie. Bo jego szczątki, daliśmy taki, na... No, to medycy powinni mieć. Bodycam się zgrywa na bieżąco do bazy danych chmury. No tak, ale... Fizycznie nie potrzebujemy narzędzia, które jest zawieszone na klatce piersiowej do tego, żeby mieć nagrania. Ale w tamtym momencie nie było co zgrywać, bo już nie było tam bodycama. Ten człowiek już był jakby po fakcie. Ja jeszcze nie. Ja jeszcze wtedy dojeżdżałem do służby, tak naprawdę. Rozładował mi się mój. Kto go postrzelił? No, my przyjechaliśmy na apartamentach. Już człowiek. Ci na apartamentach, ta strzelanina. Ja zbytnio nie jestem wtajemniczony w całą sytuację strzelecką, bo ja tylko tam zebrałem właśnie tych funkcjonariuszy. Bo tam ktoś wołał na radiu, że leci pomóc na 13. Ja go mu powiedziałem, żeby tego nie robił, gdyż by się wjebał w złą sytuację. Przeczekałem, aż zakończy się strzelanina i kryminaliści odjadą i przyjechałem ratować swoich, bo tak należy postępować. No tak, tylko problem jest taki, że biorąc go, pojechaliście do sklepu, okej, fakt, jeżeli rzeczywiście byliście głodni, to można by było na to przymknąć oko w jakiś sposób, ale na tym sklepie staliście dobre kilka minut, bo poddawaliście jeszcze dwóch obywateli. Nawet jeden z nich został postrzelony z tasera, a potem zamiast udać się na szpital, to pojechaliście na Jamestown. Nie było takiej sytuacji odnośnie podróży, to prawda, zjechaliśmy z trasy, ale przez to, że nawigacja wyświetliła mi całkowicie inny szpital, który był zamknięty i później jak zjeżdżaliśmy, to właśnie była szybsza droga, wybrałem szybszą drogę, no i niestety wywiozła nas tam, gdzie wywiozła.
Ale później doczepiła się do nas kolejna jednostka, która nam udzieliła wsparcia i no spokojnie dojechaliśmy na miejsce. W dalszym ciągu stan funkcjonariusza był stabilny i nic mu nie groziło. To nie był stan krytyczny, więc... A dlaczego się naśmiewaliście z funkcjonariusza, że i tak nie będzie pamiętał? Nie naśmiewaliśmy się z niego. Nie naśmiewaliśmy się. Nie padły z waszych ust takie słowa, że i tak nie będzie nic pamiętał. Z moich nie. Moich również. No to ciekawe. No bardzo ciekawe. Zresztą tak naprawdę wyszło, że wszystko pamiętał, więc no nie wyszła wróżba, tak? No więc tak naprawdę równie dobrze mogło być jakieś gdybanie, ale ja nie użyłem takich Wydaje słów. Wydaje mi się, że też stracił dużą ilość krwi, mógł tak naprawdę mieć jakieś omamy. Urojenia, taka strzelanina, trochę na tym szpitalu jednak spędził czasu. Trzeba by się dopytać medyków i pracowników szpitala, co tam się stało konkretnie. Ja starałem się za wszelką cenę, podłączałem wszystko, co się dało w aucie. ALD, ECPU, próbowałem za wszelką cenę pomóc, bo jestem aż przyjaciel ze służby. Wracając, obecnie czuję się również oburzony, że w ogóle zostałem tutaj zaproszony i tak w druzgocący sposób potraktowany w momencie, w którym chciałem uratować kolegę z pracy. I się cieszę, że to my cię zaprosiliśmy, a nie szef albo EA. EA? No to tak EA? EA Sports in the Game. No nie, to FIFA. Ma szef nabić? FIFA Rafa. Nie. Panowie, na całe szczęście bodykam funkcjonariusza Gregorego Montany przetrwał. O! Co tam było ciekawego? Niemożliwe. Ale przecież też są wasze bodykamy, nie? Nasze też przestrzeli nam wszystko właśnie na tamtej strzelinie, bo kurwa, dziwna sytuacja. Jeździł za nami niebieski czubórek. Wychodzę z pojazdu i właśnie śledził nas taki niebieski czubórek i dostałem raz w klatkę piersiową również. Na tym w ogóle, jeżeli sprawdzić się właśnie w chmurze, to na moim bodycamie w tym momencie również powinien być koniec nagrania. Jeżeli dalej coś było nagrywane, no to tak naprawdę nie musimy się nawet tutaj tłumaczyć i bronić, bo wszystko macie udokumentowane na taśmie, jak cała sytuacja wyglądała, a nie, że tutaj jakieś lecą behemoty odnośnie tego, że chcieliśmy upozorować coś nieprzyjemnego z kolegą z pracy. Mhm. Uważam, że to jest hiperbolizacja problemu, a destrukturyzacja w ogóle sytuacji, w której chcieliśmy pomóc, nieść pomoc. Przepraszam, że napomknę, co to za ruda babeczka na tym zdjęciu? Cholera wie. Cholera wie. Ruda, ninja, wygląda taki strój ninja. Nieważne. No. To znaczy, coś... jeżeli mogę taki mały tip dać, ja bym kurwa chłopaki szczerze powiedział, jak to wyglądało, bo szefostwo i tak przejrzy wody kama. Nie ma problemu. Tak. Nie mamy nic do ukrycia. Będzie ciężko. Patrząc na to. No mogę streścić jeszcze raz sytuację, drugi raz raczej kłamstwa bym nie powtórzył. Ale nie musicie je streszać, bo my widzieliśmy dokładnie, co się działo. No właśnie, no to nie rozumiem w ogóle tej rozmowy. No zrozumienie motywu. Co wami kierowało, czy zrobiliście takie rzeczy, jakie Po pierwsze zrobiliście? Głód, po drugie chęć szerzenia pomocy. Mhm. Walka o przetrwanie tak naprawdę. Każdy organizm walczy o przetrwanie, jest naturalne. Jakbyśmy go zostawili, to by mógł umarłby. No, policjant mniej i to jeszcze tak wysoko postawiony, bo to chyba sierżant czy kapitan? Oficer. Ja po prostu chciałem pomóc. Z mojej strony ja po prostu chciałem pomóc. Nic złego nie chciałem zrobić. Dobra, panowie, podejdźcie na razie przed biuro, za chwilę was zawołamy. Ja sobie z Nelsonem jeszcze porozmawiam. Mhm, nie ma problemu. Mam wrażenie, że ten zjeb za dużo powiedział. No, kurwa, bez lipy myślę. Tak szczerze. Ej, to mój ten. Spokojnie. Mi się wydaje, że Montana wszystko pamięta. A Montana nie kontaktował. Ale bodyka może jego ten... Stary, jest to najlepsze? Ja go klepię po mordzie, wiesz, wołam go, próbuję go ten odsucić i nie, on mnie przytomny, ale a patrzę, kurwa, dostaję powiadomienie, że ktoś 10-13 daje. Patrzę, Gregory Montana. Dobra, zapraszam was, panowie. O. Wish me luck, z angielskiego życz mi szczęścia. I wish you luck. Dobra, panowie. Jeroen, faks jeszcze. Dobra, to przyjrzymy jeszcze wasze bodykamy. Dajcie nam 3 minuty do 5 i powiem wam, co dalej. Żaden problem. Mamy wyjść? Mhm. Dobra, wyjdźcie na razie z biura. Ale to kurwa, bo ja bym sobie spierdalał, że mi się nie chce. Na razie lećcie na patrol i... Ale to jakiś czas oczekiwania, bo ja nie wiem, czy ja spać. Nie, możecie iść. Po prostu lećcie już na razie. Mam nadzieję, że Montana dotrzyma słowa.